Dlaczego PSL? Pomówmy o paru konkretach, które zaogniają sytuację w koalicji. Dlaczego na przykład i są społecznie ważne. O związki partnerskie najpierw zapytam. Dlaczego PSL nie godzi się, by były zawierane w Urzędzie Stanu Cywilnego? Chcecie u notariusza, jak słyszymy. Na to utrudnia, może upokarzać, o tym mówił parę miesięcy temu już Szymon Hołownia, wasz koalicjant, i w dodatku zwielokrotnia koszt, o czym mówiła wczoraj czy przedwczoraj u nas minister Kotula. To dlaczego nie? Dlaczego mam nadzieję, nie? Że jednak do tego kompromisu dojdzie, bo rzeczywiście z jednej strony musimy realizować propozycje czy wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jesteśmy jednym z czterech krajów, gdzie te regulacje występują. Natomiast dla nas taką... Nie, dla pan mówi tak, jakbyśmy kolegów, byli skazani, jakby to była jakaś tragedia. Nie, dla skazali moich, nas. Czy to jest ważne dla części ludzi? Czy pan to odczuwa? Dla części ludzi oczywiście jest ważne, tak? Mamy 1,5 miliona związków partnerskich, z tego ponad milion związków heteroseksualnych. Ale i tym trzeba pomóc. Nasza, powiedzmy, deadline dla kolegów, moich kolegów, którzy pracują w polskim parlamencie, ja jestem europosłem, to jest kwestia niemożności zrównania tego ze statutem małżeństwa. Małżeństwo uznajemy za związek. Nie tyle niemożności, co pewnej niechęci, ale rozumiem, że no taki macie pogląd. Taki tak? mamy pogląd. Ale to jeszcze nie jest zrównanie, jeżeli to będzie w Urzędzie Stanu Cywilnego. Czy będzie, pańskim zdaniem? Jeśli wiązałoby się to, według moich kolegów, tak, z kwestią ceremonii, czy możliwości przejęcia nazwiska, to tak naprawdę, czy tak jakby chciała Lewica i tak jak słyszę dzisiaj, wróciła do tego wyjściowego pakietu, który również zakłada przysposabianie dzieci przez pary będące w związkach homoseksualnych. Nie adopcję, tylko przysposabianie to jest zupełnie co innego. To podkreślmy, gdyby ktoś z widzów nie miał pewności. Dla nas, ludowców, jest to jednak pierwszy etap do tego, żeby być może w przyszłości... A czyli na to mówicie nie? Zarządza i dlatego mówimy na to nie. I w ogóle katalog, który dotyczy, powiedzmy, szeroko rozumianego prawa rodzinnego, uważamy, że powinien być poza tą regulacją. Jesteśmy za tym, żeby pomagać ludziom w kwestii dostępności do dokumentacji medycznej, prawa spadkowego, wspólnego ubezpieczenia na wypadek i choroby. O tym macie napisane w tym swoim projekcie ustawy o osobie bliskiej, tak? Tak, i pewnie za moment zaprezentujemy wraz z początkiem sezonu politycznego właśnie założenia, które konsumują wyroki Europejskiego Trybunału. Ale to jeżeli macie pomysł na własną ustawę, to za chwilę dojdzie w takim razie do starcia w koalicji. To nie opracujecie z panią minister kultury wspólnego projektu, tylko przedstawicie własny. Ale... To brzmi konfrontacyjnie. Ja chciałem zapytać, bo pan powiedział, no chcemy podkreślić te jednak rozgraniczenia, że to nie to samo, związek partnerski, małżeństwo. Czy uważacie, że Polki i Polacy nie są gotowi na te związki? Sondaże pokazują inaczej, od razu zastrzegam. Czy to po prostu wasi wyborcy nie są gotowi? A chcecie zdobyć jeszcze trochę wyborców PiSu, którzy tym bardziej nie są gotowi, czyli kierujecie się takim wąskim politycznym interesem. Ale my od początku mówiliśmy, jakie jest nasze stanowisko w tej sprawie, więc tutaj nie jest tak, że po wyborach PSL zmienił zdanie. My walcząc i tworząc dzisiaj zaplecze koalicji 15 października, reprezentujemy swoich wyborców, którzy niekoniecznie mają tak progresywne poglądy w tej kwestii, więc nie uważamy, że dokonaliśmy tutaj jakiejś zdrady. My po prostu jesteśmy wierni swoim poglądom. Pozycjonujecie się w koalicji jako tacy strażnicy konserwatywnych, katolickich wartości i strażnik takiego właśnie tradycyjnie rozumianego katolicyzmu. Również tak? Dzięki tym głosom powstała koalicja 15 października i udało nam się odsunąć PiS od władzy, więc uważamy, że trzeba reprezentować również tych wyborców. To nie jest tak, że właśnie poglądy konserwatywne są tylko reprezentowane przez PiS. To uzasadnienie ma sens i za chwilę teraz przejdę do pana posła Treli. Tylko wygląda... No ktoś was wybrał. Lewicę wybrał kto inny. Was był kto inny, a jesteście we wspólnym rządzie. W praktyce, panie pośle, to wyglądać może trochę na taką polityczną ustawkę. Wy walczycie, Lewica, o swoich progresywnych wyborców, oni o swoich i jest widowisko. Każdy się zwraca do swoich wyborców, no ale w Polsce przez to nic się nie zmieni. Nawzajem się zablokujecie i już to się dzieje.
Nie, my po prostu pokazujemy, że koalicja ma swoje piękne, takie otwarte barwy, gdzie się w 100% zgadzamy, ale koalicja ma też do siebie to, że trzeba ucierać swoje stanowiska i to jest żywy organizm. To nie jest przecież bujda, że to są cztery odrębne partie polityczne. Te partie mają jeszcze swoje wewnętrzne podgrupy i zbudować wspólne stanowisko. Do ważnej. Tak, ale jest jeden rząd, tylko ten rząd składa się z różnych formacji politycznych. Dla lewicy ważniejsze są... Nigdzie nie dojdziecie, nie ruszycie z miejsca. Polska nie ruszy z miejsca. Ale nie, no właśnie, panie redaktorze, pokazujemy, że Polska rusza z miejsca. Odblokowane pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Dzisiaj pan premier Tusk poinformował, że kolejne 30 miliardów są w Polsce. Babciowe, renta wdowia, podwyżki dla nauczycieli, program in vitro. Naprawdę przez kilka miesięcy udało się zrobić bardzo dużo. Po wakacjach będziemy prezentować założenia do nowego programu budownictwa mieszkaniowego na wynajem. Natomiast są sprawy, które nas różnią. Ja dziwię się swoim koleżankom i kolegom z Polskiego Stronnictwa Ludowego, że robią wielki problem z uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego do związków partnerskich. Dziwię się, że problemem jest zmiana nazwiska, jak każdy obywatel w naszym kraju decyzją administracyjną w odpowiedniej procedurze może zmienić swoje nazwisko. Ja się dziwię, ja przekonuję i będę przekonywał swoje koleżanki i kolegów z PSL-u, bo to są moi partnerzy koalicyjni, do tego, żeby poparli projekt rządowy, ponieważ pani ministra Katarzyna Kotula przygotowała ustawę, która teraz jest w konsultacjach międzyresortowych, w konsultacjach społecznych i to będzie projekt rządowy. I projekt rządowy będzie przedstawiony na posiedzeniu Sejmu i będziemy nad tym projektem głosować, a wcześniej będzie ten projekt przechodził przez prace parlamentarne. Ale na tym właśnie polega koalicja, że ja nie będę... Tylko jedno zdanie, że ja nie będę krytykował swojego kolegi Adama, tylko będę go chciał przekonać, a może nie jego, tylko jego koleżanki i kolegów, bo na tym polega współpraca. My nie musimy się różnić, my nie musimy się zgadzać we wszystkim, ale mamy siebie szanować i przekonywać do swoich racji, żeby na końcu Polki i Polacy byli zadowoleni. To, że związki partnerskie są dzisiaj oczekiwane przez społeczeństwo w naszym kraju, to wszyscy wiemy. Wiem ja, wie Adam i wiedzą również parlamentarzyści PSL-u. Musimy siebie do pewnych rzeczy po prostu przekonać.